dobry kochani, witajcie w nowym vlogmasie. Dzień dobry, skarbeczki. Szybko zapieprzamy do apteki, muszę komuś kupić coś, jakieś kremy, mam zdjęcia, muszę się spytać, czy to mają. Także zapierdzielamy szybko, bo Edytka się już spóźnia. Jak zwykle Edytka się spóźnia. Ja i ta kamera jeszcze. Patrzcie, jaką mam dzisiaj opaskę. Wyglądam jak tako babinka. Babinka. Oj. Dobra, ja jadę, bo ja się spóźnię. Zaraz mają pauzę, wiecie? Ja się dzisiaj za długo kąpałam, szykowałam, robiłam, bo dzisiaj mam pierwszy dzień urlopu. Cały tydzień Edytka ma urlop. Także chciałam wam powiedzieć, że super się składa, bo mam ten tydzień naprawdę luz i będą codziennie vlogi. Prawdopodobnie, mam nadzieję, zobaczymy. No nie chcę obiecywać, ale jak mam urlop, to jak najbardziej. Oby był parking pod apteką. Oby był parking pod apteką. Wczoraj była niedziela. Była super niedziela, był fajny weekend. Byłam w pracy do 20:30, bo miałam krótszy przyjść. I po pracy pojechałam do domu szybko się przebrać i pojechałam na imprezkę. Znaczy, wiecie, nie, że na dyskotekę, tylko na domówkę. I wróciliśmy o 1:00 do domu. To było w sobotę, a w niedzielę wczoraj byliśmy też cały dzień razem. O, jest parking. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Einfach nur geil. I jest jeszcze chyba otwarte. Ja spierdzielam, słuchajcie, bo ja muszę się zameldować na telefon. Pa, pa. Jestem, kochani. Niestety, ale te produkty z La Roche, jak to się nazywa? La Roche? La Roche? Pose? Nie wiem. Gio? Was wollte ich angeguckt? Alter, soll ich dir mal einen Screenshot schicken, wo der Preis draufsteht? Ich war gerade eben in der Apotheke wegen Raphael, ne? Und das, nicht das fürs auch, sondern das andere Kackding, ne? Das hat 19,95 gekostet. Ja? Der Shampoo, du meinst gut, mit dem komischen Augeteil habe ich noch nichts, aber ey, Alter, das ist schon frech, Mann. Nie kupiłam tych produktów, bo były jej za drogie. W Niemczech one kosztują o 7-8 euro mniej niż tu. Bo ogólnie we Francji są, słuchajcie, tańsze rzeczy, jeśli chodzi o aptekę, nie? Ale jeśli chodzi o tą markę, to wydaje mi się, że to nie ma tutaj różnicy, jednak jest drożej. La Roche-Posay, czy jak to się nazywa? Nie wiem, nieważne. Ona mówi, że w Niemczech kupi, bo to jej się tam opłaca bardziej. Dobra, jedziemy, słuchajcie, do cioci Eli. Tak, do cioci Eli. Patrzcie w ogóle moje pazury, jaki wstyd. Muszę dzisiaj zrobić nowe albo jutro. Ale to nic. A najlepsze jest to, że ja wczoraj z moim, żeśmy ten walczyli. MMA znowu, bo my się zawsze ten MMujemy. I ja tak, wiecie, on trzyma moje ręce i tak mówi: Boże, kiedy masz paznokcie, nie? A jego to tam nie interesuje, ale się zaczął śmiać, bo on wie, że ja jestem no, chora na tym punkcie. Nie lubię, jak mam nieładne pazury. No ale dobra, wstyd jak ciul, ale dzisiaj zrobię ładne nowe. Dobra, kochani, jedziemy do ciociuni, bo ciociunia już na mnie czeka. Nie wiem, czy sobie puścić świąteczne, czy... A, potem świąteczne. Teraz jedziemy w ten oto sposób. Także, kochani, widzimy się na miejscu. Idę do ciocienki, idę do ciocienki. Ciekawe, co robi. Ona nawet nie wie, że ja teraz przyjechałam. Niespodzianka. Oby nie zamkła bramy, oby nie zamkła bramy. Otwarte. Dzień dobry!
Patrzcie, jaka piękna chujna. Jezu, jak ślicznie. Ale ładna. Ej, genialnie to wyszło. I radius. Poza kontrolą budżetu. Obecnie, poza kontrolą. Ślicznie. I tu też? Parlamentu. Też piękna. I te firany, jak to pasuje, nie? I te poduszki, ej, wszystko pasuje pięknie. No pięknie to wygląda. Kuźwa, ślicznie. I tu masz na schodach? No wiesz, jeszcze patrzcie. Nie wszystko, ale a świecą ci się już, czy jeszcze nie dałaś lampeczek? Czy tu nie będziesz? Nie, pomijałam, ale nie chciałam. No, no. Ale to ładnie wygląda. Ja cię kręcę na tej choince. Taka będzie emotka świąteczna. Jadę do domku, kochani, bo już mamy 5 godzinę. Chcąc, nie chcąc, trzeba wracać, bo już mi się spać zachciało, wam powiem. I patrzcie, co dostałam. Ela, ciotka mówi, jemioły sobie powiesić, proszę, na tym, na, wiecie, na, no, na lampie czy tam gdzieś, nie? Ja mówię, okej, i proszę mi się tam całować, ile wlezie. Ja mówię, okej! Także jemioły już mamy. Się nie łączysz. To jest X, tu, proszę bardzo. Wybunden. No, także widzicie, chcąc, nie chcąc, jemioła jest, nie? Kochani, moja jemioła wisi pod lampą, zobaczcie. Buziaczki pod jemiołką, buziaczki. No, także ja wróciłam, kochani. Idę teraz sobie coś upichcić, ale jeszcze nie wiem za bardzo, co by tu zjeść. Tak myślę, że sobie nie ugotuję ziemniaki z marchewką, bo mam na to ochotę jakoś dzisiaj. Nie wiem, jakoś tak mam na to ochotę, słuchajcie.
No. Także jestem w domku. I tak. No, także ziemniaczek, sałatka do tego. W sensie sałata, bo wczoraj też jadłam sałatę, bo mi się jakoś zachciało sałaty. Także idę to ugotować. Potem chilluję, odpoczywam, oglądam, przerabiam vloga i tak dalej. Dobra, wstawiłam sobie ziemniaczki, już się tam zaczynają pomalutku gotować. A ja teraz idę chillować, położyć się do wyra. Nie wiem, gdzie ja dałam, kurczę, pilot, wiecie? Cały czas szukam pilota. A tu jest wiadomka. Wiadomka. O, zapalimy moje lustereczko. I idę sobie troszeczkę na TikToki, może coś nagrywam. Koty zaczynają biegać i się wygłupiać. No i sobie troszkę odpocznę. Popatrzę na TikToki, może coś ponagrywam. I tak, weszłam sobie teraz na Wasze komentarze pod ostatnim filmikiem o dekorowaniu domu. Bardzo Wam się spodobało, jesteście wszyscy bardzo zadowoleni. Mi się też bardzo podoba. Popatrzcie, jak to ładnie wygląda wszystko. Super. Spokojnie. Spokojnie, kotencje moje kochane. Co Wy tam robicie? Co Wy się golicie? No, także teraz sobie pójdę troszeczkę na TikToki porobić, ponagrywać co nieco i odpocząć. Żadnych pytań nie było, więc na razie nie mam na co odpowiadać. Poczekamy, czy jeszcze coś się pojawi. A na ten moment idę w TikToki, więc zapraszam Was również na moje TikToczki. Zaobserwujcie kanalik, bo czasem lubię sobie pododawać pierdółka. Mamy już 1000 subskrypcji na moim kanale, za co Wam chciałam serdecznie, z całego serducha podziękować. Jesteście wspaniali, jesteście kochani, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Już mamy ponad 1000, bo już jak dzisiaj weszłam, to było 1006 osób bodajże, czy 1004. Wczoraj były 1002, dzisiaj właśnie już 1004. Co mi się ta rzęsa odkleiła? Muszę nowy klej trzeba kupić, bo on już jest zajechany, słuchajcie. Masakra. No, ale chciałam Wam z całego serducha podziękować za Wasz doping, za to, że obserwujecie, dodajecie, komentujecie, subskrybujecie, słuchajcie, jesteście najwspanialsi, za co jestem naprawdę z całego serducha wdzięczna. I tak, idę tam za chwilę pooglądać, co tam się dzieje i widzimy się później. Kochani, ja uciekam na chwilę do sklepu, bo mi się właśnie zachciało słodkiego, a nie mam nic w domu, bo wczoraj wszystko powyjadaliśmy. I jadę po jakieś słodycze i będę robić paznokcie. No, także biorę czapę i mykam, bo mi się zachciało jakieś czekoladki albo coś. Także wrócę i będziemy robić pazy, bo to są okropne. Wróciłam, byłam już w Penym, mamy 10 godzinę, no za 20. Kupiłam sobie mandarynki, kupiłam sobie słodycze na moją handrę. Znaczy nie mam handry, ale delicję z wiśnią uwielbiam. Chipsy, których nie będę jeść, bo nie mam ochoty, ale wzięłam, jak będziemy oglądać jakiś film. Rodzynki w czekoladzie uwielbiam. Yeah. Była w promocji Milka dzisiaj. Wzięłam taki smak. Yeah. Wzięłam taki smak. Yeah. Wzięłam gumy. Yeah. Wzięłam mandaryneczki. Yeah. Jeszcze była jedna czekolada. O, tu. Taka. Bo nie było, wszystkie wykupili smaki. I wzięłam sok do smoothie, jutro rano będę sobie piła smoothie, a pewno jakieś. I wzięłam sobie na teraz jagódki, znaczy te Heidelberg, bo mam ochotę, ale są takie drogie, ej, 3,50 za taką paczuszkę. To jest jakaś porażka, słuchajcie. No, także proszę bardzo, zakupy gotowe, tak Kleo? Zakupy gotowe. I tutaj nic nie ma, ja zapłaciłam, słuchajcie, 15 euro. Same gumy do rzucia, 3 euro. 4 euro prawie te borówki. I słodycze. Masakra. Ale teraz sobie zjem boróweczki i mandaryneczkę. Stwierdziłam, że nie chcę słodyczy. Jedyne co to może otworzę te
te rodzynki w czekoladzie, o ile mi się zachce, a reszta niech jest na przyszły raz, bo jak będziemy siedzieć i oglądać jakiś film czy coś, to będę miała jakieś tam słodycze. No. Także teraz idę sobie troszkę podjeść tych poróweczek. Włączę sobie jakiś fajny film, bo już mamy 10, więc długo też nie będę siedzieć. Jutro rano muszę wstać, jechać do cioci Eli, bo ona idzie jutro do szpitala na 3 dni. Także na chwilkę wskoczę na kawkę, ale tylko na godzinkę, bo ona już musi do szpitala jechać około 12-13. Kleunia, patrzcie, patrzcie. Kleo! Nie, jedz ty, tyś już wszystkie piórka zeżarła. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tutaj, zostaw te piórka. Chodź tu, wariatko. Kleo! Psz! No, także tak. Jeszcze dziewczynom siadłam chwilę na kasę w kurtce. Już jak zakupy zrobiłam, skasowałam jakieś 5-6 klientów, bo ta koleżanka z kasy, one są dzisiaj tylko we dwie, chciała tam posprzątać tą swoją, ten swój wózek z rzeczami, które tam, wiecie, przy kasie do posprzątania były, to ja tam skasowałam akurat parę klientów. Ona w tym czasie sobie tam porobiła, no i wróciłam do domku. Taka jestem kochana, widzicie. No, także śmiesznie, fajnie. Dobra, idę sobie zjeść teraz te borówki, bo mam na nie bardzo ochotę. I widzimy się, nie wiem, czy już w następnym vlogu, czy jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Ja i tak na pewno spać pójdę późno, bo ja zawsze siedzę do późna. A jak jest urlop, to tym bardziej. Czasem, słuchajcie, do drugiej, trzeciej, ostatni czas bardzo długo siedzę. Muszę to zmienić, bo to jest bardzo niezdrowe. Ale no takie życie tak się poukładało, że wiecie... aż się chce siedzieć, nie? Nie chce się chodzić spać. No. Bo siedzimy, długo oglądamy filmy, to. Czas szybko leci, no i to tak zawsze. Ale dobra, zobaczę, jak tam komentarze, co tam popisaliście i jak coś, to się odezwę. Jak zjem sobie troszeczkę. Kochani, mamy już późną godzinę, bo jest już w 2:30 w nocy. Ja się chciałam pożegnać. Kończę tego vlogmasa na dzisiaj, bo padam. Idę się przygotować już do spania. I widzimy się w jutrzejszym vlogu. Będę robić paznokcie. Pokażę Wam te rzęsy, które mam. Mimo, że nie mam numerku, ale pokażę Wam. Pokażę Wam tą konturówkę. Pokażę Wam wszystko, co chcecie wiedzieć. Będę przy toaletce, także wszystko Wam pokażę, żebyście widziały. A na ten moment żegnam się z Wami, także życzę Wam wszystkim dobrej nocy, miłego wieczorku i do następnego. Buziaczki, kochani, do jutrka, pa, pa!